Odkryliście prochowni i szczelinę. Chociaż nie odkryliście, Państwo przyszliście, jesteście teraz w jaskini prochownia i należało te jaskinie połączyć. W 2008 roku te prace urozmaiające i zabezpieczające właściwie zaczęły się. Także trwają 3 lata i jeszcze będą trwać odpowiednio ten jeden rok. Wszystko uzewnętrzniło na skutek różnych okoliczności na wietrzenie tam poszczególnych składników tej skarby. No i tutaj widać jakieś ślady walne, żyłki wszelkiego rodzaju na galena, tam jakieś inne kalcyty. Także to jest dla mnie jest najciekawsze. No bo jaskinia, a i co jest jeszcze? Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Ciekawe są te kotły laborsyjne. Takie. Poza tym to popatrzę, no cóż, jakieś zwykłe warstwowanie. No ale to zostało zidentyfikowane właśnie jako żywa neptuniczna, czyli gdyby to przełożyć teraz na ludzki język, to były to swojego rodzaju takie struktury, które powstawały w wyniku pęknięcia dla fragmentu jakiejś skały czy osady już stwardniałego, też przekładając na ludzki język. I w takie pęknięcia dostawały się osady młodsze, które później w toku prawda, erozji zostały wyerodowane na górze i zachowały się jedynie w tych żyłach. Więc to jest rzadka okazja, żeby po prostu zobaczyć osady, które normalnie nie są dostępne w kamieniołomie.